Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i słuchajcie, taka sprawa. Moja mama ogłosiła mi zawraca za 40 minut. No i niestety, 40 minut to jest za mało czasu, bo ja się wyrobiła z komentowaniem kolejnego odcinka z Wings, bo dobrze wiecie, że cały odcinek na jeden odcinek nagrywany przeze mnie komentować. Niestety się z tym nie wyrobię, biorąc pod uwagę to, jak długie u mnie są odcinki ze świata Wings, bo tam jest sporo rzeczy, które muszą mówić, spierdzielić, to jest trochę musa. Dlatego stwierdziłam, że dobra, dzisiaj skazuję się na maraton z memcarnią o nazwie Lapid Stress Double Exposure. No bo w sumie doszłam do wniosku, że okej, no Wings wam nie nagram, no bo ten tego, no niestety jest taka ani inna sytuacja, że się nie wyrobię. No ale zawsze komentowanie Lapid Stress Double Exposure mogę obserwować w każdym momencie, a w sumie im więcej skomentuję teraz, to później będę już bliżej końca i będę to już miała z głowy i później się będę mogła bardziej na Wings skupić, więc mam nadzieję, że rozumiecie. W ogóle to teraz doszłam do wniosku, że będzie znowu trochę przerwa ze serią wideo, dlatego bo chciałbym się teraz skupić na innych rzeczach, a też również jeśli chodzi o lore wideo, to ja tam potrzebuję więcej czasu. Ogólnie już mam powoli zaplanowane to, za jakie postacie się zabrać i myślę, że najszybsze lore wideo to będzie lore wideo na temat Jima, bo od razu chyba gdy skończę komentować świat Wings, to zabiorę się właśnie za lore wideo na jego temat, biorąc pod uwagę, jak bardzo twórcy skopali jego postać. Na później ewentualnie lore wideo na temat Raven Queen, SMRDH, która jest zajebistą postacią, no Maxi to co najwięcej może spinki polerować. Również Glimmer, Shiry, myślę, że to z niedługo będzie omawiana. To są postacie, za które niedługo chciałbym się zabrać, jeśli chodzi o lore wideo, a na razie zrobimy sobie trochę przerwy z tą serią. No i tak to ogólnie będzie wyglądać. No mamy jeszcze trochę czasu, więc stwierdziłam, że wykorzystam to, żeby no jeszcze trochę się z tą grą pomyśleć. To tak jak mówię, i więcej skomentuję teraz, to później już będę miał mniej roboty, tak? Już wiadomo, będę miał później mniej męcarni do przeżycia. Jeśli chodzi o świat Wings, to ewentualnie no jutro już mam nadzieję, się uda odcinek nagrać, no sorry, że tak wygląda w tym momencie. W sumie trochę to się ze światem Wings teraz pierdzielam ze względu na to, że niestety tam też są strasznie już niefajne odcinki. No ale dobra, no. Mam nadzieję, że to zrozumiecie ogólnie, mam nadzieję, że ty to zrozumiesz przede wszystkim. No bo trzeba bądź tak teraz ta sytuacja wygląda. Nie wiem, jeśli będzie taka sytuacja, że ja do niej zadzwonię, ona znowu nagle stwierdzi, że jej nie będzie z godziny, bo z nią to jest różnie. No ona mi mówi, że jej nie będzie 40 minut, a później jej nie ma z godziny jeszcze. No różnie to z nią może być. Jeśli taka sytuacja będzie, to ewentualnie wtedy, gdy będę miał absolutną pewność, że jej nie będzie z godziny, to nagram świat Wings ewentualnie. No ale dzisiaj może być tak, że niestety się nie uda, więc no ewentualnie jutro, no z taka sytuacja wesoła. Więc sorry za to, no ale dobra, no pomyślmy się to z tym ścierwem trochę, no i tak zamierzam do 35 minut zrobić odcinek, więc lecimy. Alexa. No i co, ja teraz będę z nim gadać. Max. Sorry. Busy. Znaczy, co, on ma jakąś statkę z pieniędzmi, tak? I widzicie, to już czyni go jakimś zebranym typem. Need something? Actually, I... Catherine. I've been waiting for an hour. No, just put Robbie on. Oh, sure. I'm only the boy's father. Who fucking cares, right? How can you say... Whoa. Adds a whole new meaning to nuclear family. Czyli co chwilę, on został księdzem, ale ma dziecko? Tak? Serio? Z takim motywem tu wyskakują? If Lucas has it out for Sophie, there might be something incriminating in that case. Oczywiście wiadomo, Maxin mu będzie grzebać w zetach, bo Maxin cię we wszystko musi wtrącać. Jakby, serio, dlaczego ona jeszcze nie trafiła do więzienia? Ona za to, co robi w tym momencie, policja powinna zgarnąć i aresztować. Ona nie jest policjantką, żeby robić takie zecy. Is that an email? A dobra, no tak, Maxine nie trafiła do więzienia, dlatego, bo ona jest święta, ona jest boginią, to ona ma sobie ma prawo robić tylko to chce, no tak, durna narracja twórców i panów Rapid Stress. December 5th. That's when Sophie's car was vandalized. I need to get in that briefcase. Wiesz co, Maxine, ja ci powiem coś innego. Maxine, mam naprawdę zajebistego tipa dla ciebie. Zrób zdjęcie! Zrób w tym momencie zdjęcie! Idź z tym na policję!
No ale nie, ty zamiast tego będziesz grzebać mu w zecach i prowadzić swoje własne śledztwo. Kretynka. Yes, I was a shitty father in the past, but I've never intentionally hurt our son. I would never. Ega, czyli to on ma syna. Yes, I'm fucking sober, Catherine. It's been 2 years. What the hell kind of question is that? Chwila, czyli to on ma syna, ale to był uzależniony od alkoholu i tego syna najwyraźniej bił. I'm being hysterical? Me? Wow. That's fucking rich. Put my fucking son on the phone. Jeez, Lucas looks exhausted. Too bad. I've got questions. O, źle dla niego, nie? Źle dla niego. Bo ja mam pytania. Moje pytania są ważniejsze niż samobójstwo człowieka. No, mówiłam, że to jest tego listka. Mówiłam. I understand this crime involved bio. I understand this crime involved No, Loretta, która się najwyraźniej do niego co odzywa w jakiejś sprawie, to Loretta też będzie oczywiście przedstawiona negatywnie z prostego powodu, bo Loretta jest najlepiej wyglądająca dziewczyną, a za jest to najlepiej wyglądająca dziewczyna z tej gry, no to ona będzie przedstawiana jako negatywna postać, bo zazwyczaj nienawidzi wobec dziewczyn za dziewczyn. Po raz kolejny. Biohazard? One night, as I was closing the turtle, I went to restock the bathroom and I... A nie, to nie chwila. Nie, to jest zrozumiałe. To chwila, to... Nie... Chwila... Co ona tutaj najwyraźniej tablet zostawia i, to, i teraz Maxim podsłuchuje tą rozmowę między nimi, która co była nagrana na tym tablecie między Loretą a Amandą, tak? No, wiecie, bo Maxim jest wcipska i ona się musi we wszystko wtrącać. But who's Dookie? And who would go over to the toilet, get toilet paper, and then go shit in the sink? This was premeditated. It lit a fire in my passion for justice. And I became dead set on finding the perpetrator. Wow, ale nam to naprawdę dało sporo informacji. No tak, no teraz się przeniosła znowu do martwej rzeczywistości i będzie kuźwa podsłuchiwać. Going to the Nationals. Hey Rati, done any more work on that photo? Robbie, I got a split. Uh-huh. I love you too, buddy. Weird. This yep. Lucas seems to be on great terms with his family. Hey. Kredynko, a nie przyszło ci na myśl, że... Ty może nie stworzyłaś alternatywy na rzeczywistości, a jedynie jesteś w stanie siebie i wszystkich dookoła przenieść w przeszłość, gdy Safi żyje. No wyobraź sobie, idiotko, że okej, wcześniej mógł mieć niepoukładane relacje z rodziną, ale że teraz to jest przyszłość, to ma poukładane relacje z rodziną, bo tam doszli do porozumienia między sobą i to jest coś, na co ty nie masz wpływu. Nie przyszło ci to do głowy, no nie przejdzie ci to do głowy, bo jesteś idiotką, która... Nawet nie rozumie tego, co sama robi. Ty może nie używaj mocy, których nawet nie rozumiesz. No ale będzie używać tych mocy, bo to jest po prostu posrana osoba. Ona ma nie po kolei w głowie. No, no ale wiecie, no kurde, zdaniem takiego MKS-a, no to Maxim to jest dobra i wspaniała osoba, no przykład do naśladowania. Bye. Lucas. Max. Maxim, najbardziej załosna, durna, okropna osoba. I can't imagine it would be much fun to assassinate my character without an audience. I wasn't gonna stand by while you used Sophie to pump yourself up. Widzisz, że tutaj kreujemy taką negatywną narrację, że on jest zły, najgorszy. Dobra, w sumie biorę to samo pierdzielam, to za twórcy nie przedstawiają religii negatywnie, ale... Mi też nie chodziło o to, żeby oni z dupy go zaczęli przedstawiać negatywnie, bo to jest negatywne przedstawianie go z dupy. Na chwilę obecną jedyny powód, dlaczego to niby mamy go nie lubić, bo Safi go nie lubi, a to jest jedyny powód. I to jest absurdalne. Wow. I never had a chance with you, did I? Not with Safi in your ear. She never really mentioned you. Przestań kłamać!
Była mowa o tym, że Safi go nienawidziła. I ty też go od tak nienawidziła. Dlaczego? No może dlatego, bo ci Safi powiedziała, że ona go nienawidzi. Więc przestań w tym momencie kłamać, jak to jest kłamcuka. Ja pierdzielę, to nie, wiecie, niby ta Layla rośnie, jest ta zła, ta okropna kłamcuka, nie? To niby Layla rośnie, ona jest taka zła. I find that hard to believe. No nie dziwię mu się, że nie wierzy, no. Pomincować, no przynajmniej jesteś mądry na tyle, żeby nie wierzyć w to, co ona tutaj teraz gada. That's a lot of books. A lot of my book. Signed copies for the Burlington Book Expo. They invited me to deliver the keynote this year. Have you seen the standee they put up of me? Can't say I have. Huh. I might have to reposition it then. The standards for the expo really declined. Ja pierdolę. Nie. Ludzie, to jest po raz kolejny ta chora narracja, że jak jest osoba, która cieszy się bardzo z tego, że na przykład gdzieś postawiono jej rzeźbę, ta osoba cieszy się z tego, że jest popularna, że jest sławna, nie jest skromna, to wiecie, ta osoba z automatu jest zła, najgorsza, okropna, dlatego, bo wiecie, bo nie ma, bo nie czuje ona, to ona po prostu nie jest skromna, nie próbuje być na siłę, ta osoba skromna, więc ta osoba jest zła, zdaniem twórców Rap i Stretch i zdaniem fanów Rap i Stretch, i naprawdę obrzydza mnie taka narracja. To co, nie mamy prawa się cieszyć z tego, że na przykład coś osiągnęliśmy, że nawet jakąś rzeźbę swoją mamy, jakiś pozór. Nie mamy prawa się z tego cieszyć, bo co? Bo to złe? Bo mamy być bez przerwy skromne, skromni. Mamy jakoś się nie afisować, że jesteśmy sławne, sławni, a to niby z jakiej racji? Mamy prawo cieszyć się naszym sukcesem. A nie na siłę być skromnymi osobami. Ale do tych ludzi to nie dotrze, bo to jest toksyczna banda zjebów, która, powiedzmy sobie tezę, oni mają kompleksy, bo oni są bardzo zazdrosni o osoby, które faktycznie coś osiągnęły w życiu. Że te osoby nic nie osiągnęły w życiu, a jedyne co potrafiły zrobić, to stworzyć durną serię gier, toksyczna seria gier o nazwie Rap i Stres, no to oni właśnie, Rap i Stres, oni się wyzywają na osobach, które faktycznie coś osiągnęły i na przykład ta osoba, no dajmy na to, ma nawet gdzieś swój posąg, tak? To oni się na tych osobach wyzywają. I tak i to samo robią ci fani Rap i Stres. Którzy nic nie byli w stanie osiągnąć w życiu, więc znęcają się oni nad ludźmi, którzy faktycznie coś w życiu osiągnęli, albo znęcają się nad ludźmi, którzy nie są ich zdaniem przykładnymi obywatelami. Właśnie to jest ta cała toksyczna społeczność, to jest po prostu chore. Over the years, we've had a lot of mediocre Yikes. Visitors. This dude can talk. It's a shame. How am I going to get that key? Years and years and years, people still love the characters. Oh, crap. I forgot. What time is it? I have to go give something to Moses. Ona robi w tym momencie złą rzecz. Ona chce mu grzebać w zetach i nawet jeśli trzyma coś tam podejrzanego ten Lukas w tych zetach, to Maxim nie ma prawa mu tak grzebać w tych zetach, ale ona to oczywiście będzie robić. Dlaczego ona to będzie robić? Bo jest toksyczną, złą osobą, ale wiecie, na razie w tej toksycznej grze polega na tym, że mamy wspierać działanie Maxim, nawet jeśli są złe. No wow, gdzie ja widziałam podobną narrację? A chwila, w Miraculumie widziałam podobną narrację. Wow, ciekawe skąd twórcy Miraculuma zerznęli takową narrację. No ja wiem dobrze skąd zerznęli, no z Rap i Stres 1 zerznęli i proszę bardzo, Rap i Stres Double Exposu robi, to no dalej taką narrację prowadzi, no czego innego by się można było spodziewać. Before his class. Good luck with the Book Expo. Did you get your ticket to the Burlington Book Expo yet? No. When is it again? Hello. It's probably too late since Lucas Colmenero is giving a talk. I'll live, Alexa. I promise. Nie co, ja nie mam tutaj... On ma tutaj jakichś tych fanów swoich, którzy go podziwiają. Oczywiście nie nazwiem tych fanów jakkolwiek, bo po co? Bezimienne postacie, najlepiej. Widać, jak to twórcy byli leniwi. Naprawdę, nie mieliście pomysłu na imiona, dla tych postaci jest mnóstwo imion. And you'll probably be knee-deep in law school thoughts. Probably. But picture this. What if Alexa Weiss gave a talk? It's the book expo. You have to have a book to, you know, expo. And you will. I know you have a book in you.
I might even get my own standee. Hell, we could both get standees. No, the... Ale no, the... A, znowu Max się zacofnęła. Znowu będzie niszczyć świat. No jak ty... No, no, nie no, nie, ja się już pogubiłam, ja już nie wiem, co ona chce zrobić, już... Pogubić można w tym wszystkim. He's not gonna be off the phone anytime soon, is he? No to teraz mu będzie zgzebać. Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I have to... His notes are... A no tak, no klucza potrzebuje, ojej! Great. No wonder his classes are always full. Can you give me a second? Surely another minute and a half isn't going to taint the building with my presence. No to teraz z nią będzie gadać? Temat Lukasa odpusta teraz? Just leave everything behind, Professor. You won't need any university materials. Yeah, but I do need my car keys if you want me to leave the campus, don't I? Think. You're not to return to Caledon property before the hearing, under penalty of law. I know how this works. You don't need to read me my rights. Just doing my job, Professor. That'll go over great in Nuremberg. Ale coś, kurde, pozytywnie tej Gweny jednak nie przedstawiają. To jest chyba jedyna rzecz, która mnie jakkolwiek trochę zszokowała w tej grze. Crazy. This is fucking crazy. I told Yasmin already that none of it's true. She knows it's fucking bullshit. Wow. This is all just some kind of crazy mix-up. I guess something screwy is going down here, too. But at least... Yeesh. I wonder what that was about. No więc Maxine, taki problem, że ty jesteś ciekawska odnośnie wszystkiego, ty chcesz wszystko wiedzieć. To jest twój problem. So wow, this... będzie ich zebrać w biurze. Nie zrobię coś, ale czy to już nie podchodzi pod włamanie? Ale wiecie, no Max nie poniesie żadnych konsekwencji za to, no bo taka marioneta się włamała i żadnych konsekwencji nie poniosła, no. Wow. Gwen just got escorted out by security. While Dead World Gwen is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases. Time to snoop like I've never snooped before. No, no Maxine, nie zrobię coś, ale już by ciebie można było do więzienia wsadzić. Za to, co ty w tym momencie robisz. Za to, co ty w tym momencie robisz, to już by ciebie można było wsadzić do więzienia. No ale oczywiście ona nie pójdzie do więzienia, bo to jest dziewczyna, która robi złe rzeczy i nie ponosi żadnych konsekwencji za to. No wow, gdzie ja widziałam podobny motyw? A, no tak. Miraculum. Wow, Reggie got an A minus? Pamiętacie, jak w Rough Stress 2 Sona ścigała policja przez całą Amerykę? Tutaj Maxine dokonuje włamań i nikt kompletnie jej nie ściga z tego powodu. Bo wiecie, Maxine to chłopczyta, to ona sobie może robić co chce. Loretta doesn't seem like the type to be happy with a B. No tak, bo wiecie, no Loretta to jest negatywna postać, Loretta to jest zła, bo jest najładniejszą dziewczyną, bo jest najbardziej dziewczęca, wiecie, zła jest niedobra, przedstawimy ją najbardziej negatywnie jak się da, posadzenie nienawiści wobec tych dziewczyn. Hmm.
You reap what you sow, Loretta. Oh, you're other Loretta, aren't you? Oh well. Dlaczego ono to w taki sposób rozumie? Nie wiem, no może się okazać, że to jednak jest prawda, to są jakieś inne rzeczywistości, ale mi się po prostu wydaje, że ona się po prostu psanoci w czasie. No tylko sobie odblokowała, nie wiem, jakiś upgrade do tej swojej mocy i się psanoci w czasie, wystawiając tak ręce i się przenosi a to do teraźniejszości albo do przeszłości, no i do tego to się sprowadza. I przy okazji robiąc coś takiego, no to ona ten świat uspowoli niszczy, za chwilę tornado sprowadzi i będzie tyle z tej jej zabawy. Full cup of coffee. Gwen must have just sat down to drink it. You would never do... What, Gwen? What is this about? Ty wiesz, ty młoda, zamiast się interesować, to cię młoda zajmij swoim życiem. Jak mnie ona wpienia. Ale widzicie, Maxine to jest tego typu dziewczynka, która ma nudne życie i z tego powodu, że ma nudne życie, to ona się wtrąca w życie innych osób. Ona się w życie innych osób wtrąca, ona wszędzie spera, jest wszędzie wcipska, dlatego, bo sama ma nudne życie. To jest właśnie tego typu osoba. Gwen canceled her weekly meetings with Sophie? Why? No, wiecie, zaraz będzie plotł i za Gwen Sophie nie lubiła. Gwen. Gwen. If you're screening your calls, pick up. I just got an email from Boss Bitch. And the phone is ringing off the hook. What the fuck? Co to jest w ogóle? Od sukowatej syfowej? Co? It's happening. Babe, pick up the phone. I'm sure it looks worse than it is. Just come home, okay? We'll figure this out. Rozumiem, że oczywiście Klaudia to jest jej dziewczyna. No to oczywiście, nie dość za transpłciowe dziewczyny przedstawiałem jak przedstawiałem. No to jest lesbijki oczywiście przedstawiałem jak przedstawiałem, no bo czego innego by się można było spodziewać? Skutliwe przedstawianie lesbijek, skutliwe przedstawianie transpłciowych dziewczyn, skutliwe przedstawianie dziewczynych dziewczyn. Ktoś naprawdę jeszcze będzie mi próbował wmówić, że Love is Stress to jest takie cudowne uniwersum? David, wow, twórcy po raz kolejny skończyły wam się pomysł na imiona. Who's David był? Ty był Who's David? Jedna z was jest, postaci miała na imię David, a teraz to kolejny David. Naprawdę, nie macie pomysłu na jakieś inne imiona dla tych postaci? No nie macie. Dr. Hunter, by now I'm sure you've checked your mailbox and the contents enclosed therein. Please understand, this is a courtesy from one working woman to another. I don't want to hear excuses or lies. I'll have to ask you to leave campus until we can get this whole thing sorted out. Good day. Gwen's wife, Claudia, I think. I met her at a faculty event last month. Gwen fucking adores her. Okej. Nie jest aż tak źle, jak myślałam, że będzie. W sensie, były gorsze spadki. O dziwo. To nie zmienia i tak faktu, że ta gra jest skierdolona. Damn, talk about a green thumb. I had decided I would hitchhike across the country. If I still wanted to die when I got to the Pacific, then I could do it peacefully. Hell of an opening line, Gwen. Ale fajnie by było, gdyby ona teraz nagle przysła i nakryła Maxine, ale by Maxine miała pserąbana, no ale oczywiście nie!
Drink up, buddy. O wow, jaka Maxin dobra, podlała kwiatka. Jaka ona dobra, no Flora Zwings byłaby dumna. Już by Flora Zwings nie byłaby taka dumna, gdyby wiedziała o wszystkich innych złych zatach, które robisz. Zresztą Maxi dosyć szybko zaczęła by atakować Florę. Bo jest dziewczęca. W sensie Flora. Wiecie, może to jest ostatecznie dobrze, że Chloe nie ma w tej egzemplarze. Znanie Chloe nie będzie cierpieć przez to, co Marcin wyprawia w tym momencie. Chloe jest bezpieczna, z daleka od niej. Na szczęście! If Sophie was an undergrad, this reading must have been at least, what, 4 years ago? This thing looks older than Caladon. It's like a bumper sticker evolved into a bookend. Fiction, nonfiction, poetry, plays, bunch of scenes. Is there anything Gwen doesn't read? Between Gwen and me, I bet we've road-tripped most of the country. Caked-up Mothman, goated with the sauce. God, why didn't I trade travel stories with Gwen before all this? Swoją drogą, to jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego Maxin rozmawia z tą Gwen w taki sposób, jakby, no to... Jakby były bardziej, nie wiem, blisko ze sobą. A Loretta zwracała się do niej per profesor. To co, Loretta tutaj jest uczennicą w tej szkole, a Maxin... To jest szkoła, to nie jest skała, to jest bardziej taka studniówka chyba, o ile ja się dobrze orientuję. No co, to Loretta jest tutaj studentką, tak? Ale Maxin nie? No co, Maxin tutaj sobie po prostu schodzi od tak do tej szkoły, ją wpuszczają? Nie, no... Jak się można było spodziewać, ta gra logicznie nie ma żadnego sensu. These emails are from way back. Like before Sophie knew she wanted to be a poet. I knew Gwen mentored Sophie, but I didn't realize she was this involved. Dr. Hunter, I appreciate your condolences. You know I do, but I'd prefer if you didn't contact me for a few days. There's a few things I need to get in order. Okay, no co, czyli one mają zły kontakt ze sobą. Hey babe, just checking in on my favorite workaholic who won't take a single bereavement day. Love you. Take care of yourself, okay? I'll see you tonight. Hi, Professor Hunter. This is Vin Long from Dr. Fyatt's office. I'm just calling to confirm an all-hands staff meeting this afternoon in the second floor lounge in the administration building. Attendance is, unfortunately, mandatory. Gwen, I hope you didn't. I'm not sure if you should. I don't know. Just, I wouldn't blame yourself. Thank you.
Gwen is asking questions about Sophie's death. Sophie have started acting off on Friday. Something must have happened. That must have been some call with Maria on Friday. Gwen even planned out a time to follow up. I can probably check. All right, Hacker Max. Let's go. Maria, kolejne imię, które już czas nie występowało w Life is Strange, no ale wiecie, no twórcy nie mają pomysłu na to, jak nazywać poszczególne postacie, dlatego bez przerwy dają im te same imiona. Search sent to Maria. Enter. Wait, this is Sophie's publisher. Gwen got Sophie's book cancelled? Co to jest taki wątek, że Sophie jakieś książki robiła? No wiecie, no typowa rzecz dla chłopcy, pisanie książek. O ja pierdzielę. These emails are from way back. Like, before Sophie knew she wanted to be a poet. Mówiłaś to już wcześniej. Didn't realize she was this involved. To już było. I thought Gwen helped Sophie set this all up in the first place. Why would she? No, this all has to add up. Somehow. Lucas tends to work over by the cafe. I co, i teraz dalej będę chciał odwrócić jego uwagę? It's an excellent cover, isn't it? Guess that explains why his signature was on the thing. What's the deal with the skull? Ah, you haven't read it, I see. The symbolism is clever, but not lofty. Right. They've got the original skull up in the Snapping Turtle, you know. Had my book launch party there. Oh, yeah? You can have that copy if you want. It's already signed. If Lucas really is somehow involved, this might come in handy. Może z tym pójdziesz na policję? A nie, dobra, bo to się teraz dzieje w tym, tej martwej rzeczywistości. Nie. Bo wiecie, ona chce ją uratować, tak? Ona chce powstrzymać jej śmierć. Ugh. I robiąc to, doprowadzisz do tego, że wiele innych osób zginie. No ale masz na to wyjebane jak zwykle, bo ciebie nic nie obchodzi poza swoimi własnymi interesami. I bet Lucas would really hate if something happened to this. I zwracam, zniszczyć mu ten posąg, dlatego, bo jest do tego stopnia toksyczna i jebnięta na łeb, ze zazdrości z mu tego, że on ma swój posąg, swą... Nie, no to jest... Nie, to jest posąg, co zaśba.
Nie no, chyba bardziej taki posąg, co? Zazdrości mu tego, że ma posąg, a ty nie masz. Mówiłam, że ona ma właśnie taki... Ona zazdrości ludziom, którzy faktycznie coś osiągnęli w życiu, a że ona nic nie osiągnęła w życiu, no to się na tych osobach mieści. Now, what can I use to do some permanent damage? Ja pierdolę, wiedziałam. I wiecie, oni to przedstawiają pozytywnie. Dopuszczanie się wandalizmu, niszczenie rzeźb, posągów poszczególnych osób, to jest nam przedstawione jako coś pozytywnego, bo wiecie, to jest złe, gdy masz swój własny posąg, to jest złe, gdy masz swoją własną rzeźbę, to jest złe, gdy cię z tego za coś osiągnęłaś, osiągnęłaś sukces, jesteś wtedy złą osobą, jesteś złą dziewczyną, trzeba ciebie tępić, trzeba zniszczyć wszystko, co osiągnęłaś. Taką narrację właśnie prowadzą twórcy tajemnie tej gry i to jest fajnie, Rafi Stres. Ja mówiłam, że to jest bada zakompleksionych osób, która się mści na wszystkich, którzy w przeciwieństwie do nich coś osiągnęli w życiu. Znaczy, tacy są ci ludzie i tutaj, proszę bardzo, ta gra to jedynie potwierdza. I to jest taka Maxin jest. Maxin chce zniszczyć każdego, kto w przeciwieństwie do niej coś w życiu osiągnął. No, zniszcz posąg Lukasa. Proszę bardzo, twórcy Rap i Strenc promują wandalizm i przedstawiają wandalizm jako coś pozytywnego. Super gra. Naprawdę super gra, może was ta gra tylu wartościowych rzeczy was ta gra może nauczyć. Zajebista gra. Cudowna. Dobra, i zakończymy w tym miejscu odcinek, bo jest już 37 minut, a ona mówiła, że wróci za 40 minut, więc to też powinna dalej być. Na co powinna zaraz wrócić, choć pewnie kto wie, być może jest to przyjdzie 10 minut od później, no ale już wolę nie ryskować. Kończymy w tym miejscu odcinek. No, do czego nas na chwilę obecną mu celowi stres double exposure? Że wandalizm jest dobry, za atakowanie ludzi, którzy w przeciwieństwie do nas coś okrzyknęli w życiu jest dobre, zagrzebanie w cyjś zecach i myskowanie jest dobre, i co również za coś takiego nie poniesiemy żadnych konsekwencji. Właśnie tego nas ta gra uczy. Super! Naprawdę super gra, wartościowa gra, zwłaszcza dla młodych dziewczyn. No powinsować! To będzie na tyle. Jutro postaram się nagrać Świat Wings. Mam nadzieję, że się uda. Ewentualnie jest za dzisiaj, jeśli by się miało się nagle okazać, że jest to z godziny, nie będzie, ale wątpię. Raczej nie. Więc końca, to będzie na tyle. Bywajcie.